Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Husiboxa. Słuchajcie, przed mną kolejny dzień szukania shardów. No i cóż, pewnie sobie, pewnie sobie dalej tutaj zorganizuję co nieco właśnie tych shardów. Jest taki przynajmniej plan. Dobra. No i pewnie jak już sobie zorganizujemy tych shardów trochę więcej, to dopiero zaczniemy działać dalej w kierunku tam craftowym, ale pisaliście też, że Huśku, może zrób sobie przerwę tam crafta i tak dalej. Słuchajcie, tam crafta jeszcze nie było tak sporo, ale ogarniemy. Ja wiem, że miałem chyba wczoraj szukać na live, ale w końcu robiłem tak, że robiłem live'a z Home Sweet Home, a później z City Skylines i tak zeszło. Zresztą to była w zasadzie też wasza decyzja, osób, które były na live'ie. Nie głosowały w ogóle osoby za tym, żeby zrobić live'a z Husiboxa, tylko właśnie z jakichś innych gier. I w zasadzie jak dla mnie to dobrze, bo no, można pokazać coś innego, nie tylko Minecraftem człowiek żyje. Zresztą o Minecrafta zazwyczaj to jak już prosi, to prosi ta głównie młodsza publika, no ale Nikiel, Immersive Engineering. O właśnie, mam jeszcze taki model Immersive Engineering. A co w ogóle jest w Immersive? Immersive ma całkiem fajne druty. Ty co ty gadasz? Ja mam takie rzeczy tutaj. Iron Drill. Ooo. O proszę. To sobie dobrze będzie, słuchajcie, do tego łopanie Chemical Trawler albo Railgun. No to wiem, co będziemy robić, słuchajcie, jakoś uzbroimy się też co nieco. Nice. Także jak zrobimy sobie przerwę od Towncrafta, to zajmiemy się może troszeczkę Immersive Engineering. Też po to, żeby ogarnąć moją kopalnię. Tam do kopalni całkiem fajnie się przyda takich rzeczów. Ale kurczę, nie wiem czemu taka straszna bieda jest z tymi shardami, nie? No bo ogólnie nie ma jakiegoś tutaj przepychu, bym powiedział. Ktoś mi ostatnio napisał, że Huśku, pominąłeś tam shard ten wodny, aqua. Ale tak jak mówię, no szału nie ma. Bywało dawniej lepiej, tak mi się wydaje, ale tak jak mówię, wezmę sobie zagodnie jednego robola tutaj, jeszcze na, może na przyszły odcinek. Mam takiego jednego robola, który mi, myślę, że bardzo chętnie pomoże w poszukiwaniu shardów. Bo chciałbym, słuchajcie, jak już sobie ogarnę te shardy, to chciałbym mieć już to, wiecie, z głowy, a nie myśleć o tym jeszcze za jakiś czas czy coś. Bo shardy nie mają MC, nie? Shardy mają EMC. Pytanie, czy wszystkie? Z Forbidden Magic to wiadomo, że nie. MC. Balans shard nie mam, to wiadomo. To po jakiego piernika, jak się tak męczę? to git. To już tak nie muszę się tak martwić o to, że tych shardów nie mam. Myślałem, że shardy nie mają, kurczę, MC. A jak mają MC, to będę się tym raczej troszeczkę chciał poniekąd posilić. Co to jest? Pardioid ore. No to musimy być na jakimś biomie, kurczę. Na jakimś biomie chyba dżunglowym, nie? To chyba w dżungli gdzieś występuje. Ło tu tacy dwarkoce. Żebym sobie, kurde, zrzucił go na łeb. Tyle golda w całym huśku. Nie widziałeś tego puszku.
Dobra, super. No, gold się przyda. Wiem, że przy Puśku, masz MC? No tak, ale wiecie, nie zawsze chcę korzystać od razu z wszystkiego z MC, żeby później powiecie, widzisz, za MC. Ale tak jak mówię, jeżeli mam, to to czemu by z tego nie korzystać, nie? W końcu po to te mody są dodane, żeby czasami korzystać z każdych przywilejów, a nie tylko takich jak, co po niektórym pasują. Są osoby, które hejcą, że tak powiem, że MC, idź na kup. Ajajaj, to mnie to tutaj ciapało. Amelinium. Tego nie pomaluję, to jest amelinowe. Jakie? Przekozacki filmik. Dobra. Amelinowe. O, silikon or się przyda. Jak już tu jestem, to sobie powyrzucam trochę śmieci. Tyle kobla to ja nie będę potrzebować. Tego silikonu też nie mam jakoś za wiele. Tylko się właśnie obawiałem, że to ja... Żeby tam nie wpaść, ale na szczęście... Okej. O, tak. Jeloryt. Właśnie jelorytu nie mam za dużo, ale to jeloryt sobie wezmę za MC. Ale tyle co mogę, to zabiorę normalnie. Legalnie, że tak powiem. No i po coś dla wodę? Co za debil. O panie, ile tu lawy. Ale wiecie, czego dawno nie widziałem? Diamondów. Aż cholernie dziwne. Dobra. I jelorium. Trzeba będzie przepalić to jelorium. Ale patrzę, czemu się tu nie ładuje mapa? Ja tu. Aha, dobra. Tutaj będziemy mieć zaraz coś, jakąś kolejną jaskinię. Oj, elegancko, jelorium znowu. O, shardy. AR shard. Powietrzne. Nice. A wiecie, że mi ten mój, kurczę, cały śmieszny więzień uciekł? Gdzie tu idziesz do mnie? Żelazo biorę, bo to żelazo się może przydać. Tin też mi się może przydać. Są takie rzeczy raczej pierwszego kontaktu, że tak powiem. Dobre. Czy tam coś mamy takiego? No żelazo troszeczkę, ale to bardziej wybiorę może te rejony. Osmium or, jak najbardziej. Lead. Wunygla to raczej mam na razie, więc... Ale jak już tu jestem. Sinibar, o sinibar, tak, jak najbardziej. Jak nigdy tego nie chciałem zbierać, to tak teraz zbieram, bo to jest takie, wiecie, nieprzewidywalne. Ferrus ore też na pewno. Copper ore mechanizmu. Dobre.
Ale w końcu tak mówię, muszę dokończyć tu swoją kopalnię, to wtedy będziemy mogli sobie na spokojnie iść i kopać. Tam, gdzie jeszcze nie było kopane. Słyszę pajająka. Powiem, że chyba pasowałoby się wynurzać powoli na powierzchnię. Ponieważ gdyż pasowałoby to też przepalić wszystko. O! Kwarcyk! Taki kwarcyk se wezmę. Shit. Ropa. Na ropę to nie jest dobrze wpaść, bo teraz ropa naprawdę się polepszyła. Znaczy polepszyła, to już taka jest, wiecie... Ropa, a nie woda. Rydę. Jak na ropę wpadniemy, to czasami możemy się kompletnie nie wydostać o Sinibar. Te pajajonki tutaj. Ale ja je mam gdzieś. Bo ja potrzebuję stąd wyjść po pierwsze. Kurde, tak głęboko byłem? Lul? Może tu jest jakaś górka, ale nie wygląda mi to na żadną górkę. Znowu ropa. Strasznie dużo tutaj ropy. Aż dziwne. Bardzo dziwne, że tyle ropy nagle. Ja, biedny husiałek, szukałem nieraz tyle ropy i co, i guzik. Tutaj nagle ropny raj. Tutaj coś jeszcze jest immersive. Copper. Ciekawe, czy ten copper jest immersive. Można wykorzystać do innych rzeczy. I tak samo, czy z innych rzeczy można wykorzystać copper do immersive. Czasami to tak działa, nie? Na przykład w mechanizmie, że możemy łączyć kopry. Na przykład z Termala, nie? Bez problemu przyjmuje i działa. A, już jesteśmy blisko. Indyka słychać. Jest dirt. Łopanie. Dzień dobry. Mosz, ty. O kurde, on jest ten ulepszony. Ale ma blok diamonda. Czego się nie składasz? Dobra, składa się. Wpierdzielimy, bo on ma blok diamonda. Ja ten blok diamonda chcę. Co tu mamy? Looting trigger. No to będzie, może wypadnie, może będzie większa szansa, że wypadnie. A, wow. What the? No, składaj. A kurde, jest jakiś Rust, Lifesteal, Quicksand, Alchemist. Kurde, alchemik jeszcze jakiś. Nie pogada. No długo mam na ciebie jeszcze czekać. Come on. I dawaj tego Diaksa.
Nie, żebym narzekał jakoś na brak diaksów, ale skoro jest szansa. Dobra. Ty cwany jesteś? Gdzie tam dowody spierdzielasz? Nie spodziewałeś się tego. A patrz, on ma jeszcze kurde całe życie. Rąbaniec. Nie ma takiego tutaj, kurde. Tak? Oddasz mi tego diaksa dzisiejszej nocy. Kurde, zabiłem tego. Gadzie jeden. Tak, ten diaks będzie mój. Jakby nie wiem co. To znowu się będziesz lepiej ten ubierał? Nie ma takiego ubierania. Spierdzielaj pająku. Ale patrz, on nie chce zdychać jeszcze. Już patrzcie jak ja mu to jest ciry daje. No ileż wy... No patrzcie, jak on... Dobra, podlecz się. Znaczy, kurde, patrzcie, on nic, kompletnie nie stracił życia. Ten mu dyr taniesie. Ale patrzcie, on też mi pomagał, hehe. Co jest z nim nie tak? Co, to nie idzie zabić? No, znowu ma full życia. What the fuck? To patrzę, ale patrzę jak mnie teraz cepie. O, bym nie zabił niedługo, he, kurde, cwaniak ze mnie, a tu taka lipa. On się dalej zbroi. Masakra. Już dawno powinien paść. Ciekawe, czy mam necrotic bone w tym. W swoim systemie, bo wczoraj żeśmy nagrywali z Genghisem dwóch grubasów w przygodzie. Jutro zobaczycie właśnie, że coś mamy takiego fajnego z Necrotic Bone na zrobione. Jakbym sobie zrobił takich kilka, to by całkiem to było... Git majonez. A jeśli nie, to będę musiał, słuchajcie, znaleźć Necrotic Bone. I to kilka takich. Bo ja coś takiego tutaj mam, nie? Tak, mam. Ha. No co mnie chce zdychać? A zginiesz! Umiraj.
Czujecie ten zapach? Czujecie ten zapach? Świeżutkie diamenty. Żurek. Mówiłem, że odda? Mówiłem, że odda. Co ja to chciałem? Aha, no właśnie, chciałem ten... Chciałem sprawdzić, czy mamy te... No, necrotic bone. Muszę sobie ten glider zrobić, żeby móc tutaj sobie tak... przemierzać świat. A, to jest tylko 300 metrów, więc... rzut beretem. No, jeszcze mapa doładuje. Ktoś mi ostatnio powiedział, że tu jest spadek takich FPS-ów. No Jezu, bo wiadomo, to trochę tych maszyn jest. I zanim się też wszystko załaduje tutaj, to... na chunku to też troszeczkę bija. To jest Minecraft. Dobra. Jak się tam odcedzam. O! Nie mam żadnej necrotic bone. Really? To bardzo niedobrze. Tak, to powrzucam. Chociaż ja wiem, że to trzeba przepalić, ale to przepalę przecież na jakimś live. Po prostu zapuścimy taki... No. Ach, kurde. Tylko się kompletnie nie spodziewał. Nie wiem, chyba 3 mi wystarczą, no to chyba 1 będzie kosztowało. Repair, nie, całe 2 sztuki. Dobra, lecimy ten mieczy też byśmy sobie naprawili. Repair. Dobra. Majonez. Tak, jak ja mówiłem, szardy mam, Tinker's Construct jeszcze mi tu czeka. Muszę ogólnie wybudować tutaj pomieszczenie jeszcze na Tinkera. W zasadzie nie wiem, gdzie je zrobić. Muszę sobie gdzieś tu i tam jeszcze schody i tam będzie Tinker. Tutaj w końcu, ja nie wiem, ja się nie mogę za to zebrać po prostu, żeby to wykończyć. Ogólnie pisaliście mi tak, co do tych buteleczek tutaj, będę miał jeszcze inną opcję, żeby sobie to rozbudować, ale to też, w najbliższym czasie. O, trzy mi zniknęły, aha, dobra, wiem, bo testowałem jedną rzecz. No i pisaliście mi, że ten stół może wybuchnąć, widziałem jak to wybucha, no trudno, wybuchnie, to wybuchnie. To mam kopię świata jak coś, ja zawsze sobie robię przed nagraniem kopię świata, bo wiecie, no, nie ugadniemy jak mody... śmigają, więc czasami może coś wyjść tak, że możemy coś utracić, więc kopia świata jest jak najbardziej wskazana na przygrywkach takich. Dobra, paliwko jest. Trochę ropy. Kurczę, kłaczek, sorry. Dobra, słuchajcie. To dzisiaj sobie kończę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na pewno zobaczymy się na live w tym tygodniu. Nie wiem jeszcze, w który dzień będzie akurat Minecraft. Ale na pewno będzie. No i słuchajcie, dla tych, co nie wiedzą jeszcze, a mówiłem, to live'y na Twitchu są obecnie. Macie link w opisie filmu, tam możecie sobie zafollowować. Oczywiście możecie też kupić suba, jeżeli ktoś by był chętny, to zapraszam. A tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku. I trzymajcie się. Na razie, pa pa.